Witam Was. Także dzisiaj znów jesteśmy za naszym technikiem Irkiem. Podążamy za nim właśnie do gospodarstwa, gdzie grzeją się już maszyny. Będą tam, z tego co nam mówił, dwa John Deere'ki. Jednego będziemy modyfikować, drugiego będziemy weryfikować kontrolnie pod względem mocowym. Tak więc czekajcie dalej, za chwilkę powinniśmy wylądować na gospodarstwie. Tak więc, tak jak mówiliśmy, dotarliśmy już do gospodarstwa. Za mną stoją dwa John Deere'y, po prawej 6090 MC, a po lewej 6820. Tego po prawej będziemy jeszcze dodawać plus 10 koni, ponieważ rok temu była modyfikacja wykonywana, gospodarzowi trochę jest za mało, a są możliwości w związku z tym, jeszcze to zrobimy. Nasi klienci mają to w związku z naszym wsparciem technicznym, a przy okazji, będąc na miejscu, 6820 skamujemy kontrolnie, jak będzie wyglądała obecna mapa w tym ciągniku. Tak więc podsumowując, 6820 po pomiarze kontrolnym pokazał nam 138 koni, gdzie w podstawie mamy 135, tak więc rewelacja, 3 konie więcej niż norma przewiduje, tak więc na pewno gospodarz się z tego pomiaru bardzo cieszy. Odjeżdżamy już 6820 i będziemy się podpinać 6090 MC do celowego tematu, który tutaj się pojawiliśmy, jeżeli chodzi o ponowną poprawkę modyfikacji, której mamy troszeczkę jeszcze dodać, około 10 koni na górkę. Korzystając z chwili, jak nasz technik się przyszykowuje do dalszego działania, może co nieco powiemy sobie na temat spalania. Wiadomo, że każda modyfikacja oprogramowania wiąże się również z oszczędnością. Skąd to się bierze? Wiadomo, że jeżeli w maszynie 100 kony dorzucimy w granicach 20 koni około 80 Nm, maszyna będzie bardziej elastyczna. W związku z tym bieg wyżej, połówka wyżej, 100-200 obrotów niżej, obciążenie silnika spada, w związku z tym równie będzie spadało nam zużycie tego paliwa na polu. Będzie to się różniło wedle maszyn. W jednej maszynie będzie to 12%, w jednej 10%, a w jeszcze większej maszynie około 15%. Ale zadowalającą wartością, jeżeli chodzi o spadek zużycia spalania, będzie już na pewno 10%, uśredniając wszystkie maszyny. Dla objaśnienia, po co w ogóle pojawiliśmy się drugi raz przy tym John Deere 6090 MC. Ta modyfikacja została już wykonana blisko półtora roku temu, ale rekomendowaliśmy blisko 25 koni na plus do tej maszyny. Gospodarz w danym momencie chciał około 15. Okazało się, że te 10 na danym momencie brakuje, w związku z tym przyjechaliśmy i zgodnie z naszą usługą typu wsparcie techniczne dodajemy plus te 10, tak aby w pełni wykorzystać modyfikacje i parametry tejże maszyny, którą widzicie za mną. Dla zainteresowanych zapraszamy na www.agroecopower.pl. Tam znajdziecie nie tylko markę John Deere, ale także inne. Wybieracie swój model, markę
i widzicie, ile jest pomiaru przed, jak i po modyfikacji. Na pewno sobie dobierzecie wszystko wedle informacji. Znajdziecie także informacje o nas, o tym, co się wykonuje, dodatkowe, często zadawane pytania. Zapraszamy. Tak więc jesteśmy już po ponownej modyfikacji. Nasz końcowy wynik to 119 koni, 555 Nm. Na pewno klient będzie bardziej efektywnie wykorzystywał maszynę. Kolega technik Irek za chwilę będzie się pakował, a my lecimy. Dzięki, do zobaczenia.